462 km. Taki dystans dzieli to miejsce, bramę obozów Mauthausen w Austrii, od dzielnicy Jastrzębia-Zdroju Szerokiej. Ten dystans pokonała złożona z 10 osób sztafeta pokoju. Jej uczestnicy po 3 dniach wyczerpującego biegu dotarli do miejsca, w którym 70 lat wcześniej śmierć poniósł Henryk Sławik, bohater 3 narodów – polskiego, żydowskiego i węgierskiego. Dobrała się wspaniała dziesiątka zawodników, wszyscy wytrzymali mocne tempo, wszystkie odcinki pokonywaliśmy zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem. Wszyscy wytrzymali, ta góra nikogo nie załamała, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy tego dokonać i w sposób sportowy podziękować Henrykowi Sławikowi za te wszystkie rzeczy, które dla tego świata uczynił. Szczególnie w tym czasie trudnym, kiedy ten pokój jest tak bezcenny, my mieliśmy na ustach cały czas hasło pokój, co zresztą jest napisane na pałeczkach, pokojowa sztafeta biegowa szczęśliwie dotarła w pokojowych nastrojach do mety Mauthausen. Ten wyjątkowy bieg był jednym z głównych punktów obchodów roku Henryka Sławika, ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego. 70. rocznica jego śmierci w tym roku. 120. rocznica jego urodzin. Też te okrągłe daty przypominają mieszkańcom województwa śląskiego znakomitego człowieka, niezłomnego charakteru, niezwykle odważnego, który nie wahał się położyć na szali to, co człowiek ma najistotniejszego, najważniejszego, swe życie, by ratować, jak się dowiadujemy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W Mauthausen sztafetę przywitała delegacja z ambasadorem Polski w Austrii, marszałkiem Mirosławem Sekułą, przewodniczącym sejmiku Andrzejem Gościniakiem i radnymi. Przedstawiciele regionu złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Sławikowi, pod sarkofagiem na placu apelowym i pod polskim pomnikiem ofiar obozów Mauthausen. Zdaniem marszałka Mirosława Sekuły pamięć o wielkich Polakach, szczególnie tych, którzy wywodzą się ze Śląska, jest powodem do dumy i naszym obowiązkiem. Chcemy przypomnieć wszystkim Polakom, Węgrom i Żydom, a zwłaszcza Ślązakom, że byli ludzie nieprzeciętnie wielkiego formatu, którzy nie wahali się poświęcić swojego życia dla życia innych i swojego życia dla służby ojczyzny. Przypomnę, że w momencie śmierci, krótko przed śmiercią, jeszcze Henryk Sławik powiedział: niech żyje Polska. Tegoroczne obchody spinają klamrą okrągłą rocznicę urodzin i śmierci człowieka, który przez kilkadziesiąt lat był postacią niemal anonimową. Świadectwa ludzi, którym uratował życie, po latach odsłaniają nam kulisy jego życia i działalności. W tym miejscu wartości, za które oddał życie, są szczególnie istotne i wciąż aktualne także dzisiaj. Odpowiedź daje nam to, co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Wydaje mi się, że nigdy tak bardzo nie było aktualne, aby pamiętać, do czego prowadzi wojna. I to, że będziemy dzisiaj wspominali Henryka Sławika, to, że robimy to w Mauthausen, to jest najlepsza metoda do tego, aby wszelkimi siłami od wojny się odżegnywać i powstrzymywać ją. Po uroczystościach w Mauthausen uczestnicy udali się do oddalonego o kilka kilometrów Gusen, miejsca, w którym życie straciły tysiące ludzi. I choć dziś po znajdującym się tu obozie zostało niewiele, to wciąż są ludzie, którzy pamiętają i wystawiają świadectwo historii. Wissen Sie, wenn man so eine kleine Lehrerin aus Gusen ist. Cóż, jestem zwykłą nauczycielką z Gusen, nie jesteśmy żadną dużą organizacją. Jedyne, co możemy robić, to zawsze nieść pomoc i wspierać tych, którzy chcą przyjeżdżać w to miejsce i pamiętać. Bo tak naprawdę to jedyna rzecz, którą możemy robić, czy którą ja mogłem też robić w swoim życiu, czyli opowiadać innym ludziom, opowiadać swoim uczniom o tym, co miało to miejsce. I w ten sposób może udaje mi się być takim węzłem pośród wielu, wielu narodów i łączymy się tutaj w tym miejscu w pamięci. Hołd oddany Henrykowi Sławikowi w miejscu jego śmierci nie kończy obchodów Roku Pamięci. W listopadzie odbędzie się uroczysta sesja, w trakcie której radni raz jeszcze uczczą wybitną postać, dziękując za to, że swą postawą i bezinteresownością podtrzymał wiarę w człowieka w czasach, gdy wymagało to największych poświęceń.
To wspólny ukłon w stronę kogoś, kto oddał swe życie wcześniej, ofiarując je innym.